W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, co masz zrobić, jak przegapiłeś ustawowe terminy odwołania się od orzeczenia lekarskiego, oczywiście do celów kodeksu pracy, i grozi Ci po prostu wywalenie z roboty. Czyli pracowałeś 10 lat w jakiejś korporacji, wpiąłeś się po szczeblach łańcucha pokarmowego, a tutaj nagle pan doktor czy pani doktor po prostu daje Ci orzeczenie negatywne. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. No i zacznę od zapytania mojego czytelnika. Witam Panie Dariuszu, ponawiam temat. Zostałem skierowany na badania okresowe do wysokości do 3 metrów. Od dziecka noszę okulary, cierpię na bardzo rzadką chorobę, leczę się w poradni rogówkowej i być może nawet w tym roku doczekam przeszczepu. W firmie pracuję od 8 lat, do tej pory nie miałem żadnego problemu z badaniami okresowymi, aż do teraz pani okulistka kazała zasłonić mi jedno oko, następnie drugie oko i stwierdziła, że na jedno widzę lepiej, a na drugie gorzej. No dokładnie tak samo jak u mnie. Nie zbadała nawet widzenia przestrzennego, tylko na tej podstawie stwierdziła, że nie mogę pracować na wysokości i to nawet do 3 metrów. Właśnie jestem przed zmianą okularów, no nie mogę odwołać się od decyzji, bo upłynęło już 7 dni, a dopiero teraz dowiedziałem się, że jest taka możliwość. No nie wiem co mam robić, stracę pracę, ubezpieczenie, cały socjal, a najgorsze, że stracę szansę na nowe oczy. Proszę o pomoc na e-mail, pozdrawiam. No cóż, problem bardzo ciekawy, natomiast jedyną szansą, jaką ja widzę w tym przypadku, jest po prostu napisanie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy takiej prośby czy wniosku o przywrócenie terminu odwołania. Aby było jasne, no, warto do tego podać jakiś powód, no, czyli powiedzmy dodać swoją jakąś rzewną historyjkę. Zachęcam Cię, żeby była oparta ona na prawdzie. No, powiedzmy ta, którą podał mój czytelnik, jest całkiem sensowna, no bo w końcu jak masz zmartwienie związane z potencjalną utratą możliwości zarobkowania, no to może to Ci przesłonić jakąś zdolność do logicznego rozumowania i zrozumienia pouczenia na odwołaniu, prawda? Gdzie wyraźnie pisze, gdzie masz się odwoływać, w jakich terminach, także warto czasami przeczytać to, co się pisze małym drukiem u lekarza, a nie tylko to, co czytasz w banku. Nie tylko to, co czytasz w banku na umowach. Nawiasem mówiąc, ja też nie rozumiem 90% tego, co czytam i podpisuję, także jesteśmy być może w jednym klubie. Natomiast nie namawiam Cię do przedstawiania jakichś takich infantylnych bajeczek typu wymyślanych przez dziatwę szkolną, powiedzmy piąty pogrzeb babci, czy kobiece przypadłości u dorastających dziewczynek. No ale tonący chwyta się brzytwy, tonący też się brzydko chwyta. I z tego co mi pacjenci mówili, podobno takie historyjki również czasami przechodzą. Natomiast musisz sobie zdać sprawę z jednego. WOMP, czyli Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, nie ma żadnego obowiązku przywracania Ci terminu. I jest to raczej ich dobra wola, czyli bądźmy szczerzy, na to co Ci ja proponuję nie daję żadnej gwarancji. Nie licz też na przywrócenie terminu, czy na jakiekolwiek inne szczęście, jak minął miesiąc, czy dłużej, czy rok, to już nie mówię o tym. No wtedy musiałbyś mieć naprawdę solidne wytłumaczenie, co się stało, że nie zrobiłeś tego, do czego miałeś prawo. Na tym kończę. Jeżeli to wideo coś Ci pomogło, podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym, Facebook, nasza klasa. Jak Ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. No jeżeli Ci w jakikolwiek sposób udało Ci się przywrócić termin odwołania, powiedzmy moim, czy jakimkolwiek innym sposobem, koniecznie opisz to w komentarzach poniżej tego wideo. No, mam nadzieję, że pomoże to innej osobie z identycznym problemem, no bo przypuszczam, że takich zapominalskich jest nieco więcej w Polsce, nie tylko Ty czy ja. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. A tak nawiasem mówiąc, mistrzami w przywracaniu jakichkolwiek terminów są chyba adwokaci, pełnomocnicy, no
z tego co widzę po jakichś swoich tam sądowych perypetiach, czy innych ludzi perypetiach, no opanowali oni tą sztukę przewlekłości postępowania sądowego chyba do perfekcji. No ale to powiedzmy nie jest tematem mojego filmu, także być może nakręci o tym filmik jakiś adwokat. Bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.